Czasem, jak Państwo widzą na tu załączonych ilustracjach, bardzo pięknych pudłach, które dekorowane intarsją, także same w sobie stanowią po prostu elegancki, luksusowy przedmiot. Poprzez te sprzęty sala zyskuje jeszcze dodatkowe, dodatkowo na znaczenie. Zegary ciągle w grupie badanej przeze mnie, bo to muszę stale podkreślać, nie są jeszcze częste, ale jeżeli pojawia się w domu zegar, to pojawia się właśnie w sali. I wówczas chętnie pojawiają się zegary grające. I te zegary grające, proszę Państwa, są kosztowniejsze niż szafy, czyli są często najbardziej kosztownym w danym dobytku domowym przedmiotem. Te zegary wygrywały menuety, polonezy, psalmy. Ten repertuar, czasem było 48 wałków, które wymiennie można było prezentować i ta muzyka, no takie małe, swoistego rodzaju, tu patrzę na panią profesor Danutę Papinigis, małe, swoistego rodzaju teatrum domowe, które mogło się rozgrywać, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zegar Upchagenowski, dawny zegar z sali domu Upchagena, wykonany przez Weichenthala, jednego z ważnych, a później miejskiego zegarmistrza gdańskiego, wieńczący go kronos poruszał kosą, prawda, i on tam wygrywał niesamowicie dużo melodii, ale także, jeżeli kogoś nie było stać, no to pojawiał mu się zegar taki angielski z mechanizmem siedmiodniowym najczęściej, czasem w szafie angielskiej, ale czasem, tak jak przykład tutaj, który mamy z Muzeum Narodowego w Warszawie, w szafie zrobionej po prostu w Gdańsku, bo to było tańsze, przywożono po prostu sam werk, natomiast szafę już robiono na miejscu. Nieodłącznym elementem sali są lustra. Lustra stale są jeszcze bardzo drogie. Kiedy pojawiają się jako lustra filarowe, czyli te lustra o dużej tafli, umieszczane właśnie na dwóch filarach, to oprawiane są albo w obramienie orzechowe, albo w złocone obramienie. Pod lustrami pojawia się oczywiście stolik konsolowy. Tu z lubością pokazuję ten przykład, mimo że jest stosunkowo późny, około 1800, ale pochodzi ze zbiorów Kiełdzińskiego, przepraszam, Friedricha Wassnera i znajduje się teraz w domu Hagena, co sobie bardzo cenimy. Ale pojawiają się także mniejsze oczywiście lustra, także jak Państwo widzą w rokokowych, bardzo eleganckich, finezyjnych oprawach. Wszystko to służy temu, żeby sala była, no rzeczywiście, no, jeżeli wchodzimy do sali, to na wielkim przydechu po prostu. Koniec z mieszkalnymi wnętrzami do pracy. Dom gdański pozostał w XVIII wieku miejscem pracy, a więc rzemieślnik miał tu swój warsztat, kupiec miał w sieni bądź w przybudówce miejsce, gdzie coś sprzedawał, kupiec drobny tutaj. Natomiast wielcy kupcy oczywiście mieli swoje kantory. Te kantory znajdowały się z reguły w izbie dolnej na parterze od strony podwórza. Oczywiście było, następowało to wymiennie. Jeżeli ktoś był kupcem, no to miał tam kantor, a jeżeli był, mogła tam w tym miejscu występować także izba mieszkalna po prostu, izba dolna. Te kantory miały bardzo rutynowe wyposażenie. Blaty do pisania na stojąco. Do niego, jeżeli no, kupiec był jakoś bardziej łaskawy, to stołek, gdzie sobie ten delikwent, czyli mógł pracownik kantoru przysiąść, czasem nawet z dodatkową poduszeczką, więc wygodnie mu w miarę było, bo wiele przecież godzin tam spędzał. Również pojawiają się sprzęty, które w ogóle odeszły i gdzieś z naszej świadomości całkowicie zniknęły, czyli stoły do liczenia pieniędzy. Ja tutaj pokazuję bankiera Dirksa, który stoi odwiedzony przez Chodowieckiego przy takim stole do liczenia pieniędzy. Ten stół, wiemy dokładnie jak wyglądał, otóż miał odpowiednie dziurki, bo wtedy, w tym czasie wiele monet różnego rodzaju na rynku było. To nie było to, czym operujemy, czyli florenami, to pieniądz przecież obrachunkowy, który nie występował. Natomiast w te dziurki wkładano, ważono monetę i w odpowiednie dziurki, które wkładano ją i ona spadała do takich worków płóciennych i na koniec dnia worek miał być odpowiednio zawiązany, zaplombowany, opisany i włożony do skrzyni żelaznej,
która także była nieodłącznym elementem takiego kantoru publickiego. W domu Hagena przed wojną znajdował się przedmiot, którego nigdy nie spotkałam w opisie, ale on tu był, XVIII-wieczna szafa pancerna. Drewniana, obijana metalem, ale to rzecz no, zupełnie niezwykła i już wtedy chyba wyjątkowa całkowicie. Oczywiście w kantorach pojawiały się takie rzeczy jak jakieś mapy, jakieś tam barometry, ale było to w gruncie rzeczy wnętrze bardzo utylitarnie podporządkowane całkowicie pracy, także tutaj wiele jakichś dekoracji, wiele finezji w tym wnętrzu odnaleźć byłoby trudno. No i do pomieszczeń gospodarczych, proszę Państwa. Otóż wspomniałam o tym, że kuchnia mogła znajdować się w sieni, ale często w domach już zmodernizowanych była przenoszona na parter oficyny. Albo bocznej, albo tak jak to jest w domu Hagena, albo oficyny poprzecznej. I wówczas taką kuchnię opisywano zawsze jako pomieszczenie widne i duże, dlatego że ona była doświetlona rzeczywiście oknami i miała dzięki temu naturalne światło. Była często skomunikowana z podwórzem, gdzie znajdowała się w niektórych obszarach miasta, mogła znajdować się studzienka i tam poprzez pompę czerpano wodę, ale w wielu domach gdańskich znajdowały się krany już wewnątrz domu i często taki szlistran, kran zamykany po prostu, znajdował się w kuchni. W Gdańsku aż do lat 30. XIX wieku utrzymały się kuchnie o otwartym ogniu. Ja często wspominam ten przykład, może już Państwu go opowiadałam, ale w aktach Policji Budowlanej kiedyś trafiliśmy na taki zapis, pochodzący z 1920 chyba któregoś roku, czy nawet 30, gdzie starszy pan trzęsącą się ręką napisał, że nie godzi się, żeby mu rozebrali kuchnię o otwartym ogniu, bo pożywienie z innych kuchni po prostu mu w ogóle nie smakuje. I chyba ten tradycjonalizm gdański gdzieś właśnie odzwierciedlał się w tym, że mimo, że były znane kuchnie angielskie, czyli z blachą na wierzchu, później znane nam z fajerkami, dzisiaj już tylko w muzeach skansenowych występujące pewnie, to właśnie te kuchnie o otwartym ogniu, gdzie na trójnogach ustawiano poszczególne naczynia, one się w domach gdańskich bardzo długo utrzymały. Kuchnia, proszę Państwa, to zupełnie niewiarygodny świat sam dla siebie, dlatego że w kuchni znajdują się setki przedmiotów. Nawet u ubogich ludzi jest ich kilkanaście do kilkudziesięciu, a u zamożnych jest tych przedmiotów 400, 300. Następuje rzeczywiście niewiarygodna już specjalizacja, jeżeli chodzi o wszystkie naczynia i utensylia kuchenne. Mamy więc osobne garnki do ryb i do mięs, do mleka. Mamy rożny poruszany już zegarem, także chłopiec, którego widzieliśmy przed chwilą, nie musiałby się już tym trudzić. Natomiast te zegary, właśnie te specjalne werki do poruszania rożnów, często angielskiej produkcji, odpowiednio wówczas droższe były. Oczywiście mnóstwo różnych przedmiotów, lejki, durszlaki, tasaki, no, można by wymieniać bez końca. Natomiast mało mebli. Dzisiaj wydaje nam się, że w kuchni coś takiego jak stół kuchenny jest nieodzowne, bo nie umiemy się tym posługiwać. Znaczy nie wyobrażamy sobie, jakby dało radę inaczej. Ale okazuje się, że to jest znane i to można to jakby przełożyć na to doświadczenie muzeów skansenowych, gdzie także występuje mało mebli kuchennych, ponieważ wszystko krojono bezpośrednio nad garnkiem. Nie potrzeba było stołu, żeby coś robić. To się robiło w ręku po prostu. I w związku z tym oczywiście tych przedmiotów, zresztą uzasadniano to także tym, że okopcenie następuje i te przedmioty nie są po prostu, te meble nie są przydatne, nie są funkcjonalne. Natomiast bardzo chętnie zawieszano wprost na ścianie hak żelazny i marzy nam się, żeby w domu Hagena, w nowej aranżacji kuchni, tu spoglądam na pana dyrektora, znalazły się takie
takie rzeczy, zakupione już zresztą przez nas, jak właśnie haki, być może dzieci nie lubiłyby, żeby tam wisiała jakaś kruszejąca gąska, no ale nie mówię, że taki kurniczek mały podręcznik byłby też fascynującą rzeczą, ale to niekoniecznie. Niekoniecznie tak dalece. Ale w każdym razie rzeczywiście nasza kuchnia w tej chwili w domu Hagena nie jest żadnym odzwierciedleniem XVIII-wiecznej kuchni oczywiście, bo nic tam prawie nie ma. Natomiast w tych kuchniach występowało mnóstwo różnych rzeczy. Ja tu przykładowe zupełnie przedmioty jak pojemnik na sól, czy moździerz, czy bardzo piękny tasaczek z konikiem, który od pana Wiśniewskiego żeśmy swego czasu nabyli. Ale pokazuje także, nie bez przyczyny, rysunki ze zbiorów państwa Heinzonów, wywoływaczek gdańskich. Mianowicie mamy tu sprzedawczynię ryb, która w takich drewnianych pojemnikach sprzedaje ryby, ale tych pojemników w domach gdańskich, pojemników specjalnych na ryby pojawia się też sporo. I oczywiście cała poezja garnków glinianych. One są rzadko odnotowywane w inwentarzach, bo one były tak tanie, że taksy nie warte, jak to mówiono w warszawskich inwentarzach. Ale rzeczywiście znamy przecież doskonałe opisy chociażby Schodowieckiego, czy pozostawione przez Schopenhauerową, gdzie taki okręcony garnkami przekupień flisak pojawia się w domu i oczywiście tych garnków sprzedaje mnóstwo. Zresztą zostały takie w pamiętnikach, w przekazach takie informacje, że bez tych garnków gospodyni Gdańska w ogóle nie umie sobie poradzić. I stąd ten także niechęć do kuchni o angielskich, no bo na tej blasze te garnki diabli brali natychmiast i po prostu nie było co zbierać. Więc a te gospodynie były do tych garnków tak przywiązane, że po prostu chciały je dalej mieć. Proszę Państwa, dziękuję. Gdyby ktoś. Naturalnie, gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji, ale także zapraszam na dół na szklaneczkę soku i owoce ku pokrzepieniu teraz bardziej ciała niż ducha. I jeszcze raz najserdeczniej Państwu dziękuję, że zechcieliście w tak złą pogodę przybyć tak licznie. Jest to dla mnie prawdziwy zaszczyt i prawdziwa przyjemność. Tam, przyznam szczerze, że pewnie do XVIII wieku będę powracać, choć nie od razu, bo teraz muszę inne rzeczy mam na głowie, ale ponieważ musiałam tekst skrócić, to wyszło jakieś takie z 10 łąków, co to się na artykuły jeszcze dobrze nadadzą, więc w zasadzie to jeszcze pewnie gdzieś ten wiek XVIII, z którym nie chciałabym się tak definitywnie rozstać, będzie wracał, ale teraz są inne ważniejsze rzeczy. Jeszcze raz dziękuję.